Szanowni Państwo, jedna z charakterystycznych cech dźwigów licencyjnych z układem Bart-Leonarda, na którą żaden zdrowy, no myślę, człowiek nigdy zwracać uwagi nie będzie. Mianowicie chodzi o opóźnienie między wciśnięciem przycisku a otwarciem się drzwi w przypadku, gdy przetwornica się nie obraca. Jedna z kamer pokazuje nam cały czas przetwornicę, która w tym momencie się już zatrzymuje. Tymczasem druga kamera jest na korytarzu. Zakładam, że przetwornica w maszynowni stoi wyłączona. Winda powinna być za drzwiami. Spróbujemy ją zatem wezwać. Uwaga, 3, 4. I weźmiemy jeszcze raz. Jakaś tam różnica była. Dlaczego tak się dzieje? Wytłumaczenie jest bardzo proste. Napęd drzwi wymaga źródła napięcia stałego o wartości 110 V. W przypadku zwykłych dźwigów z napędem dwubiegowym napięcie to dostarczane jest przez oddzielny transformator i prostownik. Dźwigi z układem Bart-Leonarda wykorzystują napięcie 110 V również do zasilania wzbudzenia silnika głównego. I w związku z tym nie ma tutaj prostownika i transformatora, jest tutaj wzbudnica na wale przetwornicy. Wiąże się to z tym, że daje ona to napięcie tylko wtedy, gdy przetwornica się już rozkręci, a sama wzbudnica wystarczająco wzbudzi w obwodzie samowzbudzenia swoją drogą. Oczywiście na postoju napięcie z napędu drzwi jest przełączane na to samo zasilanie co całe obwody sterowe, czyli napięcie stałe o wartości 48 V, ale przełączanie pomiędzy tym 48 a 110 następuje już stycznikiem pomocniczym przetwornicy, czyli tym stycznikiem, małym stycznikiem, który dopiero załącza duży stycznik uruchamiający nam przetwornicę. To znaczy, że w momencie, kiedy następuje rozruch przetwornicy, napięcie jest przełączane z 48 V na, no w zasadzie 0, no bo przetwornica dopiero musi ruszyć. I w związku z tym napęd drzwi przez chwilę zupełnie jest bez zasilania. Czekamy sobie tam, no powiedzmy tam sekundkę, dwie, aż ta przetwornica nam się rozpędzi i to napięcie na tym zasilaniu 110 nam do tych 110 urośnie. Obejrzmy jeszcze jedno podejście do tego eksperymentu. Jeszcze raz spróbujemy wezwać windę. Winda jest za drzwiami. Przetwornica się już powinna zatrzymać. Pokazuje ją druga kamera. Na słuch osobiście tutaj teraz twierdzam, że chyba już powinna się była zatrzymać. Wzywamy dźwig. A jeżeli weźmiemy z rozpędzoną przetwornicą? Dodatkowo, przynajmniej w tym sterowaniu, czyli 2004001, jakie mamy na tym egzemplarzu, w przypadku postoju windy dzwonek piętrowy dzwoni dopiero w momencie, gdy drzwi się otworzą, konkretnie ich kontakt kontrolujący zamknięcie. Stąd też możemy dodatkowo zaobserwować, że dzwoneczek również dzwoni troszkę później. To wszystko z mojej strony. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam ponownie.